pierwsza połowa, myślę, że ni jeden, ni drugi zespół bał się otworzyć. Były takie, można powiedzieć, trochę piłkarskie szachy i był to chyba mało ciekawy fragment gry. W drugiej połowie jeden i drugi zespół zagrali bardziej odważnie i jeden i drugi zespół stworzył sobie kilka sytuacji podbramkowych. Straciliśmy bramkę, ale mój zespół bardzo dobrze się zachował. Zaraz po stracie tej bramki odzyskaliśmy, naczyszczyliśmy bramkę i wyrównaliśmy stan spotkania. Później, tak jak mówię, były sytuacje i z jednej, i z drugiej strony, które mogły przechylić losy spotkania tak na jedną, jak i na drugą stronę. Skończył się mecz wynikiem 1-1. Myślę, że wynik sprawiedliwy. Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. Podziękowań dla zarządu, który jak do tej pory miał naprawdę stalowe nerwy i wytrzymywał te ciśnienie. Chciałbym podziękować kibicom, którzy cały czas gdzieś tam byli naszą podporą, są, byli i mam nadzieję, że dalej będą podporą tej drużyny, bo są bardzo ważni w całym kontekście tego klubu i egzystencji tego klubu. To jest nieodzowny element tej naszej gry i pomocy z ich strony. Chciałbym podziękować również chłopakom. Stworzyliśmy w ciągu tego ponad roku naprawdę bardzo fajny, ciekawy zespół, który wywalczył awans w trzeciej lidze. Bardzo ciężko zresztą było nam go wywalczyć, ale jednak daliśmy radę. Są to chłopcy, którzy gdzieś tam w innych klubach nie do końca znaleźli sobie miejsce, a myśmy gdzieś ich tu wybrali i mam nadzieję, że też z wdzięcznością grali naprawdę nieźle w tych meczach i mam nadzieję, że dalej będą podporą tego klubu. Szkoda, że ta runda, przede wszystkim w tej drugiej lidze, spowodowała straty takich bramek. Te nasze bramki tracone w tych meczach to rzeczywiście chluby i chwały nam nie przynosiły. No i cóż jeszcze? No, moja żona, mojej żonie przede wszystkim, bo nigdy jej nie dziękowałem, ale myślę, że teraz nadszedł czas, że jest cierpliwa na te moje humorki. Wieczną nieobecność w domu. Teraz chyba będzie miała troszeczkę więcej możliwości, żeby się mną nacieszyć. Ale mimo wszystko, być może stawiam odważną tezę. Nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę mnóstwo roboty, która pokazała, że potrafimy dobrze grać w piłkę. W tych meczach wcześniejszych naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Tylko oczywiście tych straconych bramek, to co już wcześniej nadmieniłem. Nie mamy się czego wstydzić. Pokazaliśmy, że potrafimy grać piłkę, potrafimy prowadzić grę, potrafimy stwarzać sobie sytuacje poprzez naprawdę dobrych, przemyślanych akcjach. I tu na pewno, jeżeli chodzi o ten element, to mogę to powiedzieć z podniesioną głową. Jeszcze raz dziękuję chłopakom, a przede wszystkim mojej żonie. I oczywiście życzę wyników, sukcesów, zwycięstw Polonii Bytom. Dziękuję. Dziękuję. Obydwu szkoleniowcom, czy są jakieś pytania jeszcze do trenerów? No, muszę zapytać pana trenera, czy pan w ten sposób się pożegnał w tym momencie z... Panie redaktorze, wbrew pozorom nie jestem aż tak... nie mogę patrzeć na to po prostu inaczej. No, wiem, że decyzja chyba tutaj nie może być inna, działacz. Ale to nie, spodziewa się pan decyzji działaczy, nie jest to pańska dymisja, którą no, muszę być takim... Przypuszczam na 99%, jaka będzie decyzja działaczy z pokorą, jak gdyby ją przyjmuję. Oczywiście z pełnym zrozumieniem, bo to jest normalna kolej rzeczy. Piękną grą nie zdobywa się punktów, a to jest najważniejsze. Miejsce w tabeli mówi samo za siebie.